Księga Wyjścia, rozdziały od 19 do 22. W trzecim miesiącu od wyjścia Izraelitów z ziemi egipskiej nadszedł dzień, w którym dotarli na pustynię Synaj. Wyruszyli z Refidim, a po przybyciu na pustynię Synaj rozbili obóz. Izraelici założyli obozowisko naprzeciw góry, Mojżesz zaś wyszedł na górę, aby spotkać się z Bogiem. Pan zawołał do niego ze szczytu góry: tak powiesz potomkom Jakuba, tak oznajmisz Izraelitom. Na własne oczy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom. Uniosłem was na skrzydłach orłów i przywiodłem was do siebie. Jeśli więc teraz naprawdę będziecie mi posłuszni i będziecie przestrzegać przymierza ze mną, staniecie się moją szczególną własnością, bardziej niż inne ludy, gdyż do mnie należy cała ziemia. Ale wy będziecie dla mnie królestwem kapłanów i narodem świętym. To są słowa, które masz powtórzyć Izraelitom. Gdy Mojżesz wrócił, zawołał starszyznę ludu i przekazał im wszystko, co Pan mu polecił. Lud jednocześnie odpowiedział: spełnimy wszystkie słowa Pana. Gdy Mojżesz zaniósł Panu obietnicę ludu, Pan rzekł do Mojżesza: ja sam przyjdę do Ciebie w gęstym obłoku, aby lud słyszał, gdy będę mówił do Ciebie, i już na zawsze Ci wierzył. Gdy Mojżesz przekazał Panu słowa ludu, Pan rzekł do Mojżesza: idź do ludu i uświęć ich dziś i jutro przez rytuał oczyszczenia. Niech wypiorą ubranie i będą gotowi na trzeci dzień, gdyż trzeciego dnia w obecności wszystkich Pan stąpi na górę Synaj. Nakreśl wokół granicę dla ludu i ogłoś: strzeżcie się, aby nie wchodzić na górę, ani nawet dotykać jej zbocza. Kto bowiem dotknie góry, natychmiast zginie. Ukamieniujecie go lub przeszyjecie strzałami, lecz nie wolno wam go dotykać. Nie oszczędzicie ani zwierzęcia, ani człowieka. Dopiero gdy róg zabrzmi przeciągle, wejdą na górę. Mojżesz zszedł z góry do ludu i uświęcił ich przez rytuał oczyszczenia. Gdy wyprali ubranie, rzekł do nich: na trzeci dzień bądźcie gotowi. Powstrzymajcie się od współżycia z kobietami. Trzeciego dnia o świcie rozległy się grzmoty i zaczęło błyskać. Gęsty obłok pokrył górę i rozległ się potężny dźwięk rogu. Cały lud w obozowisku zadrżał ze strachu. Mojżesz zaś wyprowadził wszystkich z obozu na spotkanie z Bogiem. Stanęli u stóp góry. Góra Synaj cała spowita była dymem, gdyż Pan zstąpił na nią w ogniu. Dym buchał z niej jak z pieca, a góra drżała jakby ze strachu. Dźwięk rogu rozbrzmiewał coraz donośniej. Mojżesz zaś rozmawiał z Bogiem, a Bóg odpowiadał mu grzmiącym głosem. Pan zstąpił na szczyt góry Synaj i wezwał tam również Mojżesza. Gdy Mojżesz tam wszedł, Pan rzekł do niego: zejdź i upomnij lud, aby nie łamali zakazu, chcąc wejść na górę do Pana, by go zobaczyć. W przeciwnym razie wielu z nich zginie. Nawet kapłani, którzy przystępują do Pana, mają się uświęcić przez rytuał oczyszczenia, aby Pan również ich nie poraził. Mojżesz odpowiedział Panu: ludowi nie wolno wchodzić na górę Synaj, gdyż Ty sam ostrzegłeś nas, mówiąc: zakreśl granicę wokół góry i wyróżnij ją jako świętą. Pan jednak nalegał: masz natychmiast zejść, potem wejdziesz razem z Aaronem. Kapłani zaś oraz lud niech nie łamią zakazu, chcąc wstąpić ku Panu. W przeciwnym razie ich porażę. Mojżesz więc zszedł do ludu i go ostrzegł. Bóg wypowiedział wszystkie te słowa: ja jestem Panem, Twoim Bogiem, który wyprowadził Cię z ziemi egipskiej, gdzie byłeś niewolnikiem. Nie będziesz miał innych bogów oprócz mnie. Nie zrobisz sobie bożka i żadnej podobiznie przedstawiającej to, co najwyżej na niebie, nisko na ziemi i w głębinach wód, nie będziesz oddawał czci, ani nie oddasz się w niewolę. Ja jestem Panem, Twoim Bogiem, Bogiem zazdrosnym. Za grzechy tych, którzy mnie nienawidzą, wymierzam karę ich potomkom, nawet w trzecim i czwartym pokoleniu. Tym zaś, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań, okazuje miłosierdzie do tysięcznego pokolenia. Nie będziesz wymawiał imienia Pana, Twego Boga, bez szacunku, gdyż Pan nie pozostawi bez kary tego, kto wypowie Jego imię bez szacunku. Pamiętaj o dniu szabatu, aby należycie go świętować. Przez 6 dni będziesz wykonywał wszystkie swoje prace, lecz 7 dzień jest szabatem dla Pana, Twego Boga. W tym dniu nie podejmiesz żadnej pracy.
ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani nawet bydło czy cudzoziemiec, który mieszka w twoim domu. W ciągu 6 dni bowiem Pan uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich istnieje, a 7 dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień szabatu i wyróżnił go jako święty. Czcij swego ojca i matkę, abyś cieszył się długim życiem na ziemi, którą ci daje Pan, twój Bóg. Nie popełnisz morderstwa, nie dopuścisz się cudzołóstwa, nie będziesz kradł, nie złożysz kłamliwego zeznania przeciwko swojemu bliźniemu, nie będziesz pożądał dobytku swojego bliźniego, nie będziesz pożądał jego żony, jego sługi, jego służącej, jego wołu, jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twojego bliźniego. Gdy cały lud ujrzał gromy i płomienie, usłyszał dźwięk rogu i zobaczył dymiącą górę, przeraził się i zatrzymał się z dala od niej. Rzekli do Mojżesza: ty mów do nas, a my będziemy słuchali. Bóg niech do nas nie przemawia, byśmy nie poginęli. Mojżesz odpowiedział ludowi: nie lękajcie się, gdyż Bóg zstąpił po to, by wystawić was na próbę oraz po to, abyście żyli w jego bojaźni i nie grzeszyli. Lud stał daleko, a Mojżesz przybliżył się do ciemnego obłoku, w którym przebywał Bóg. Pan rzekł do Mojżesza: tak powiesz Izraelitom. Widzieliście, że mówiłem do was z nieba. Nie czyńcie więc sobie bogów odlanych ze srebra ani ze złota, których byście czcili na równi ze mną. Z ziemi zrobisz dla mnie ołtarz, na którym będziesz składać owce i bydło jako ofiary całopalne i ofiary wspólnotowe. Gdziekolwiek nakażę czcić moje imię, przybędę tam do ciebie i będę ci błogosławił. A jeśli zechcesz wznieść dla mnie ołtarz kamienny, to nie buduj go z ciosanego kamienia, gdyż zbezcześciłoby go ostrze narzędzia. Nie będziesz wchodził po stopniach do mojego ołtarza, aby spod ubioru nie było widać twojego nagiego ciała. Oto prawa, które im ogłosisz. Jeśli kupisz hebrajskiego niewolnika, przez 6 lat będzie ci służył, a w 7 roku będzie mógł odejść jako wolny człowiek. Jeśli sam został zakupiony, sam też odejdzie. Jeśli był żonaty, wtedy jego żona odejdzie razem z nim. Jeżeli natomiast jego właściciel dał mu żonę, a ona urodziła synów lub córki, to żona i dzieci pozostaną u właściciela, on zaś otrzyma wolność. Jeśli by jednak ów niewolnik oświadczył: kocham mojego pana, moją żonę i moich synów, nie chcę iść na wolność, wówczas właściciel zaprowadzi go przed Boga, postawi go przy drzwiach lub przy bramie i przekłuje mu szydłem ucho na znak, że na zawsze pozostanie jego niewolnikiem. Jeśli ktoś sprzedałby swoją córkę jako niewolnicę, nie odejdzie ona tak jak inni niewolnicy. Jeżeli nie spodoba się swojemu panu, który zamierzał ją poślubić, to zezwoli, aby została odkupiona. Nie wolno mu jednak odsprzedać jej cudzoziemcom, bo byłoby to zdradą. Jeśli jednak jest ona przeznaczona dla jego syna, ma ją traktować jak córkę. Jeśli poślubi drugą żonę, nie odmówi pierwszej pożywienia, ubrania ani współżycia. Jeśli zaniedba którąś z tych spraw, wówczas może ona odejść za darmo, bez wykupu. Kto śmiertelnie zrani człowieka, będzie ukarany śmiercią. Jeśli jednak nie zrobi tego umyślnie, a Bóg dopuści, że popełni zabójstwo, wskaże ci miejsce, gdzie będzie mógł się schronić. Gdyby jednak czyhał na swojego bliźniego, aby go podstępnie zabić, to nawet od mojego ołtarza masz go oderwać i ukarać śmiercią. Kto zrani swojego ojca lub matkę, zostanie ukarany śmiercią. Kto porwie człowieka i sprzeda go lub będzie go trzymać w niewoli, zostanie ukarany śmiercią. Kto przeklnie swego ojca lub matkę, zostanie ukarany śmiercią. Jeśli mężczyźni się pokłócą i jeden uderzy drugiego kamieniem lub pięścią, ale go nie zabije, tylko ciężko zrani, ten zaś z czasem wstanie i będzie chodził po ulicy o lasce. Sprawca będzie niewinny, lecz zapłaci za jego przymusową bezczynność, aż całkowicie wyzdrowieje. Jeśli ktoś uderzy kijem swojego niewolnika lub niewolnicę i spowoduje śmierć na miejscu, podlega karze zemsty. Jeżeli jednak niewolnik przeżyje dzień lub dwa, jego pan nie podlega zemście, bo niewolnik jest własnością swojego pana. Jeśli mężczyźni podczas bójki uderzą kobietę w ciąży i spowodują poronienie, lecz ona nie odniesie innego uszczerbku na zdrowiu,
Wówczas według prawa winny wypłaci odszkodowanie, którego zażąda mąż kobiety. W przypadku szkód na zdrowiu zapłacisz życiem za życie, okiem za oko, zębem za ząb, ręką za rękę, nogą za nogę, oparzeniem za oparzenie, raną za ranę, sińcem za sińiec. Jeśli ktoś ugodzi w oko swojego niewolnika lub niewolnicę i wybije je, za jego oko obdarzy go wolnością. Jeśli ktoś wybije ząb swojemu niewolnikowi lub niewolnicy, za jego ząb obdarzy go wolnością. Jeśli czyjś wół zabiłby rogami mężczyzny lub kobietę, ma zostać ukamienowany, a jego mięsa nie wolno jeść. Właściciel wołu będzie niewinny. Jeżeli jednak wół budł od dawna, a jego właściciel mimo ostrzeżeń nie pilnował go dostatecznie i ten zabiłby mężczyznę lub kobietę, wówczas wół ma zostać ukamieniowany, a jego właściciel poniesie śmierć. Gdyby jednak zażądano od niego odszkodowania, zapłaci za swoje życie taki okup, jaki mu wyznaczą. Tych samych zasad należy się trzymać, jeśli wół zabiłby rogami chłopca lub dziewczynkę. Jeśli wół zabije niewolnika lub niewolnicę, należy zapłacić ich właścicielowi 30 cyklów srebra oraz ukamieniować wołu. Jeśli ktoś zostawi odkrytą studnię lub wykopie ją i nie zabezpieczy, wskutek czego wpadnie do niej wół lub osioł, wówczas właściciel studni zapłaci odszkodowanie. Wyrówna straty właścicielowi zabitego zwierzęcia, a ono będzie należeć do właściciela studni. Gdyby czyjś wół zabił rogami wołu jego sąsiada, sprzedadzą żywego wołu, a zapłatę oraz martwe zwierzę podzielą między sobą. Jeżeli jednak wół budł od dawna, a jego właściciel nie pilnował go dostatecznie, wówczas odda wołu za wołu, a martwe zwierzę będzie należeć do niego. Jeśli ktoś ukradnie wołu lub owce i zabije je bądź sprzeda, odda 5 wołów za jednego i 4 owce za jedną. Jeśli ktoś zaskoczy złodzieja podczas włamania i zrani go śmiertelnie, nie będzie winien przelanej krwi. Jeśli jednak uczyni to po wschodzie słońca, wtedy dopuści się morderstwa, gdyż karą za kradzież jest uiszczenie odszkodowania. Jeśli złodziej nie ma z czego zapłacić, będzie za kradzież sprzedany jako niewolnik. Jeśli znajdą u niego skradzione dobra, czy to będzie wół, czy osioł, czy owca, jeżeli będą jeszcze żywe, zwróci je podwójnie. Jeśli ktoś zniszczy pole lub winnicę przez wypas swojej trzody na cudzych gruntach, odda jako odszkodowanie najlepsze plony ze swojego pola i winnicy. Przypuśćmy, że ktoś da drugiemu na przechowanie pieniądze lub jakikolwiek przedmiot i zostanie to skradzione z domu tego, który przyjął to na przechowanie. Jeśli schwytają złodzieja, ma on zwrócić podwójnie. Jeśli zaś złodzieja nie znajdą, właściciel domu stanie wobec Boga, by okazało się, czy nie wyciągnął ręki po własność swojego bliźniego. Każda sporna sprawa o wołu, osła, owce, szatę czy zgubę dotycząca prawa własności ma być rozstrzygana wobec Boga i na podstawie zeznań obu stron. Kogo Bóg uzna za winnego, ten wynagrodzi podwójnie swojemu bliźniemu. Jeśli ktoś powierzy drugiemu osła, wołu, owce lub inne zwierzę, a ono by zdechło, uległo kalectwu lub zostało zabrane przemocą, lecz bez świadków, wówczas podejrzany złoży przysięgę wobec Pana, że nie wyciągnął ręki po własność swojego bliźniego. Poszkodowany przyjmie przysięgę bez konieczności wynagrodzenia. Jeśli jednak zostało skradzione z jego obejścia, wypłaci właścicielowi odszkodowanie. Jeśli zaś zostałoby rozszarpane, ma przynieść zwłoki jako dowód i nie będzie zobowiązany do wyrównania szkody. Jeśli ktoś pożyczy zwierzę od drugiego, a ono ulegnie kalectwu lub zdechnie pod nieobecność właściciela, należy zapłacić odszkodowanie. Jeśli jednak właściciel był przy nim, nie należy mu się odszkodowania. Jeśli zwierzę zostało wynajęte za opłatą, zysk z wynajmu wyrównuje szkodę. Jeśli ktoś uwiedzie dziewczynę niezaręczoną z nikim i będzie z nią współżył, niech uiści opłatę ślubną i weźmie ją za żonę. Nawet gdyby jej ojciec kategorycznie sprzeciwiał się wydaniu jej za niego, ma zapłacić sumę równoważną opłacie ślubnej za dziewicę. Uprawiającej czary nie pozostawisz przy życiu. Kto spółkował ze zwierzęciem, poniesie śmierć. Kto złożył ofiarę bożkom, zostanie zabity, ponieważ należy się ona tylko i wyłącznie Panu. Nie będziesz dręczył ani uciskał cudzoziemca, gdyż i wy byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej. Nie skrzywdzisz wdowy ani sieroty. Gdyby bowiem stała się im krzywda z twojego powodu i wezwaliby mojej pomocy,
Z pewnością wysłucham ich wołania. Zapałam wówczas gniewem i wytracę was mieczem, aby wasze żony stały się wdowami, a dzieci sierotami. Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu spośród mojego ludu, który mieszka z tobą, nie postąpisz wobec niego jak lichwiarz, nie naliczysz mu odsetek. Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz swojego bliźniego, musisz mu go zwrócić przed zachodem słońca, gdyż tylko nim może się przykryć, gdy uda się na spoczynek. Jeśli wołać będzie do mnie o pomoc, wysłucham go, gdyż jestem litościwy. Nie będziesz bluźnił przeciwko Bogu, ani złorzeczył temu, kto rządzi twoim ludem. Smacznego Jagoda. Dziękuję. Niech świat się dowie, że jesz teraz śniadanko, kiedy ja nagrywam. Buła. Gdyby czyjś wół zabił rogami wołu jego sąsiada, sprzedadzą żywego wołu. Szanowni Państwo, Jagoda je bułkę z olejem właśnie, nie mogę się skupić. Nic nie szkodzi, jedz sobie spokojnie. Dobra, już wszystko blisko końca jest.